Mokre Łapska TV. Witam was ja i witam was moje machające kolano. Mokre Łapska i po restarcie odcinek, który to trzeci. Pewnie nie będę ich numerował. Po prostu no, było o parametrach wody i o filtracji, co tu się działo. Nie było chyba jeszcze o rybach. Było o korzonku, jakie tam korzonek ma, dostarcza problemy. Było troszeczkę o filtracji, troszeczkę się wyklarowała woda jak na razie, chociaż niewiele dni upłynęło od kręcenia tamtych filmików, ale z przejrzystości wody już pomaleńku zaczynam być no, zadowolony, to może jeszcze nie słowo, ale już nie jest tak źle, aczkolwiek jeszcze troszeczkę zajmie to, zanim ta woda zacznie wyglądać tak, jak powinna woda wyglądać w moim akwarium. Widać na tylnej szybie troszeczkę glonów, no ale to nie ma się co dziwić, dlatego że substrat jest nowy i bogaty. Rośliny jeszcze w fazie adaptacji, właściwie to o roślinach dzisiaj będzie. I dostało dodane światło, więc no kolejna szpilka dla tego akwarium, do której musi się tutaj wszystko przyzwyczaić i zaadaptować. Dobra, na sam wstęp mówiłem to już kiedyś, a już dawno nie kręciłem z ręki, ręce mi się trzęsą. Mówiłem już kiedyś, ale będę to jeszcze prawdopodobnie wiele razy powtarzał. Kiedy mamy akwarium, chcemy mieć ładne i zielone, a nie bardzo wiemy, czy warunki w naszym akwarium odpowiadają roślinom, czy nie, to no, jedyny sposób, żeby to sobie sprawdzić, że nie mamy jakiejś tam teoretycznej wiedzy, to po prostu nakupować roślin. I często się tak zdarza, że akwaryści młodzi, tudzież starzy, ale niedoświadczeni w kwestii roślin, zakupują rośliny, przynoszą do domu i oczekują po tych roślinach. Ta roślina jest kupiona, jest piękna, ładna, nie ma na niej glonów, wygląda jakby po prostu zasuwała jak ta lala. Natomiast przynoszą do domu, sadzą w substrat i 3 dni mija, nic się nie dzieje. Po tygodniu nic się nie dzieje. Po 2 tygodniach roślina zaczyna wyglądać gorzej. Po 3 tygodniach wygląda tak samo jak po 2, a w 4 już idzie do śmieci. I to błąd. Dlatego, że słuchajcie, no, nawet no, my, istoty żyjące, oczekujemy efektów po dniach. Natomiast niestety roślinom trzeba dać troszeczkę czasu. Rośliny nie od razu rosną szybko. Zresztą czego wszystkim życzę, żeby te rośliny rosły jak najszybciej. Natomiast zaczynając zabawę, bądź też na jakimś tam średnio zaawansowanym etapie, tudzież przy akwariach, które sprzętowo nie są tak dostosowane, bo niestety akwaria, takie, te najpiękniejsze akwaria roślinne są drogie i wymagają po prostu zwyczajnie sprzętu. No ale nic to. Chciałem powiedzieć o takich podstawach i o co chodzi. Chodzi o to, że nawet jak roślinę lądową przeniesiemy, wyrwiemy z doniczki i wsadzimy ją do drugiej takiej samej doniczki, to ta roślina już nie będzie tak samo rosła. Ona będzie chorować, będzie się adaptować i jest takie po prostu no, prozaiczne słowo, czy się przyjmie. Tak samo jest z roślinami wodnymi i jeżeli po restarcie, tudzież po przeniesieniu roślin do domu, rośliny no nie spieszą się z efektami, to nie powinno nas to martwić. No, ktoś by powiedział, że w moim akwarium od 5 tygodni nie zmieniło się praktycznie nic. I się z tym zgadzam, ale mnie to wcale nie martwi, dlatego że wiem, że roślina kiedy przechodzi okres adaptacji, kiedy roślina choruje, kiedy roślina zmniejsza swój rozmiar, zaczyna adaptować swój kolor i kształt liści do naszego akwarium, do naszego substratu i naszego oświetlenia i naszych parametrów wody, to ona nie będzie rosła wcale tak szybko. Będą występować też glony, bo te rośliny w tym momencie nie pobierają tych substancji odżywczych w takim tempie, w jakim normalnie przyjęte zdrowe rośliny powinny pobierać, więc z każdym dniem powinno być nieco lepiej, aczkolwiek trzeba troszkę cierpliwości, ale do rzeczy. Tak długo,
To jest dobry przykład. Kryptokoryn Ventili. Jak się spojrzy z bliska, to łatwo widać, łatwo odróżnić liście, które wjechały do akwarium, które są jeszcze takie zielonkawe, mają nieco inny kształt, a w dolnej połaci widać nowy wzrost. I tak długo jak nowy wzrost występuje, to wiemy, że jest ok, że roślina pomaleńku zaczyna się adaptować i przyjmować. Znowu pada mi bateria. Fajnie, lubię. Dalej, to jest dobry przykład. Mój kryptokoryn, ten drugi, jak go posadziłem i go pokazałem, to było go o wiele więcej, tak? No ja go nie wyrwałem, on po prostu zgnił kompletnie, ale tak długo, jak widzimy, o, takie symptomy, jak ten wyrastający listek, to wiemy, że roślina idzie ku dobremu, chociaż akurat ten konkretny kryptokoryn w moim akwarium zamiast rosnąć, to głównie stoi, już się do tego przyzwyczaiłem. Może podniesienie światła do ponad 100 W uczyni jakąś różnicę. Wallisneria gigantea. Nie wygląda wcale inaczej, ale to jest zasługa moja, dlatego że wszystkie te liście, no większość tych liści, które już tutaj rosną, już wyrosły w tym substracie, już wyrosły w tym akwarium. Stare liście od razu usuwałem, dlatego że stare liście jest to ogromna pożywka dla glonów. I co robi Wallisneria gigantea? Zaczyna już się rozprzestrzeniać i będę ją, już trzy takie sadzonki wyrwałem. Tej na razie pozwalam rosnąć, ale pewnie też ją za chwilę wyrwę w cholerę. Ta roślina, no ja jej nie pozwolę rosnąć o wiele, wiele większa niż taka, jaka jest. Będę ją po prostu ciął. Anubias arterinana. Anubias jest wolno rosnące rośliny i nie ma się co po nich spodziewać. Ze 3 miesiące zajmie, zanim ta roślina wizualnie się powiększy, o ile się powiększy oczywiście, ale widać oczywiście też, jak się spojrzy z góry, to też widać, który z listków już w tym akwarium powstał. Te liście są małe, są na razie nieśmiałe, ale to zajmie chwileczkę czasu. Każda roślina po restarcie w nowym substracie, w nowych warunkach, jakby zaczyna życie od nowa. Przy okazji świetnie sobie radzą i fajnie szybko idą do góry ludwigie. Tylko dwie sztuki są. Już je zdążyłem przyciąć wczoraj, ja chyba przyciąłem gdzieś z takiej wysokości. I no tutaj anubias tak samo. Widać nowy wzrost. Proszę, wychodzi listek, wychodzą korzonki, więc wiadomo, że jest ok. O tym będzie niedługo. To taki mój nowy substytut rzęsy, bo mi zarzucali, że się rzęsy pozbyłem. No to nie do końca ja się pozbyłem rzęsy, to moje skalarie pozbyły się rzęsy. Dalej, Wallisneria zwykła. To jest dosyć znaczący i strategiczny punkt tego akwarium. Tu ma być jej ściana, aczkolwiek jej jeszcze nie ma. Adaptacja Wallisnerii, też już o tym mówiłem, wygląda dosyć paskudnie. O, tutaj widać stare liście, one momentalnie gniją i ta roślina naprawdę zaczyna wszystko kompletnie od nowa, natomiast widać tam, że te rośliny naprawdę bardzo, bardzo chcą rosnąć, wypuszczały dużo odnóżek. Gdyby nie fakt, że moje smoki, moje plakostomusy, chyba się chłopaki nie lubią za bardzo, bo bardzo lubią się ganiać, szczególnie przy jedzeniu. I zamiast się ganiać tam, gdzie zostawiłem im miejsce do tego ganiania, nawet specjalnie rośliny zostały posadzone z tyłu akwarium, tak, że gdzieś tak na trzy palce jest taka luka dla nich, żeby sobie spokojnie mogły przepływać, nie rujnując niczego. Nie. One na tak zwanej pełnej piździe, przepraszam za wyrażenie, ganiają się za tym korzeniem, przepływając przez środek, przez gąszcz tych Wallisnerii, tym samym nie pozwalając im, łamią te rośliny. I nie wiem za bardzo, co tu zrobię. Prawdopodobnie przyjdzie czas, że plakostomusy muszą odejść, ale cholera, plakostomusów dużych to jakoś nikt nie chce. No w każdym razie, jakbym miał dotrzymać słowa, że jak mi plako połamie te Wallisnerie, to mu urwę ogon, to już plako by pływał bez ogona jeden i drugi. Tyle o roślinach. Nie martwić się, że wszystko stoi w nowym akwarium. Dać temu czas, opiekować się tym jak najlepiej potrafimy, czytać i nie oczekiwać, że rośliny w ciągu nocy nam dadzą jakąś odpowiedź, czy robimy coś dobrze,
czy źle. Trzeba je obserwować, trzeba dać im troszeczkę czasu. One najpierw muszą się zrobić brzydkie, żeby były ładne. No, siema.